Cześć, witajcie na moim kanale. Nazywam się Ania i to ja będę prowadziła dla Was ten profil. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Na tym kanale będę wrzucała zarówno przepisy fit, jak i tradycyjne. A dziś mam dla Was przepis na prostą surówkę z kapusty pekińskiej, którą przygotujecie tak naprawdę z trzech podstawowych składników. Także zachęcam do wypróbowania przepisu. Jeżeli chcecie jakiś przepis w moim wykonaniu, to odpiszcie mi to w komentarzu, a ja będę takie przepisy dla Was nagrywać. A teraz zapraszam na film. Do przygotowania surówki potrzebujesz 4 ogórki kwaszone, 2 jabłka, kapustę pekińską, majonez, jogurt naturalny oraz sól i pieprz. Dokładną listę składników zostawiamy Wam również w opisie pod filmem. Kapustę pekińską obieram z liści, potrzebujesz 5-6 liści. Dokładnie płuczę pod wodą i kroję w drobną kostkę. Podobnie postępuję z jabłkiem i ogórkiem. Ogórki kwaszone ja obieram. Możecie tego nie robić, jeżeli lubicie takie ogórki ze skórą. Ja zawsze je obieram i również kroję w drobną kostkę. Następnie 2 jabłka obieram i również kroję w kostkę. I teraz przechodzę już do składania mojej surówki. Kapusta pekińska, jabłko, ogórek, a sos to 3 łyżki jogurtu naturalnego, 2 nieduże łyżki majonezu, pieprz oraz sól. Mieszam wszystko i podaję. Przed podaniem posypuję delikatnie natką pietruszki. Prezentuje się naprawdę pysznie, a jest bardzo smaczna i zrobisz ją tylko z kilku składników. Ta surówka to fajny dodatek do obiadu, ale jak macie ochotę coś przekąsić, to możecie sobie ją zrobić i również zjeść na przykład na kolację albo na drugie śniadanie. I to jest tak naprawdę podstawowy przepis. Możecie do niej dodać na przykład jeszcze kukurydzę, paprykę, jeżeli chcecie więcej warzyw, natkę pietruszki. Ale z tych trzech składników, które Wam tutaj podałam, również jest smaczna. Także polecam.